Członkowie Mikołajskiego Klubu Poezji to bardzo postacie, mocno wplecione w małomiasteczkowy rytm życia, oddani swojej mazurskiej krainie jezior i lasów, a jednocześnie to zwykli ludzie w różnym wieku, różnych profesji i o różnych poglądach. To ludzie, którzy służą społeczeństwu, znajdują radość w życiu rodzinnym i zawodowym. Pierwszy tomik naszych mikołajskich poetów Iść przed siebie wydano staraniem pani Renaty Gawlińskiej, kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Mikołajkach, w oficynie Redman w Dąbrówno w 2010 roku. Dzisiaj mamy promocję drugiego już tomiku w Teatrze Życia. Podobnie jak pierwszego, wydanego w tej samej oficynie i też staraniem naszej opiekunki i koleżanki. Kto prowadzi moją rękę, jaka siła nią steruje? Jest nią niewidzialna wena, co tworzeniem mem kieruje. Na obrazie są emocje, gra kolorów, światła, cienia. Jest tam moja tajemnica, osobisty akt tworzenia. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem widzieć, jak to uświadomiła mi przed chwilą pani Renata po 9 latach od wydania pierwszego tomiku. To naprawdę duże wydarzenie, że jakaś oficyna działa więcej niż 5 lat w naszym kraju przy takim zainteresowaniu książką. Ja się tylko, proszę Państwa, dziwię, że pani Renata, która tak kocha swoich poetów i poezję, sama jeszcze nie zaczęła pisać. Bo to jest w ogóle nieprawdopodobne. No nie ma weny, ale to proszę się uczyć. Siedzą tutaj bohaterowie na scenie. Buty na bruch, chociaż brak słów, przy dobrowania tekstu brak. Dalej więc gram, póki mój spektakl życia trwa. W koronie łask Bóg raczyć dał wiarę i miłość cały świat. Lecz scenariusza mi poskąpił, wolę dał. Także zapraszamy na koncert. Przed Państwem i dla Państwa wystąpi pan Krzysztof Napiórkowski. Przywitajmy, brawo! Też jesteśmy w takim okresie żałoby narodowej. W związku z tymi wydarzeniami zacznę od wiersza księdza Jana Twardowskiego. Jak zwykle w wielu